Dobry wieczór. Zapraszam na przegląd medialny, czyli opinie, komentarze do zdarzeń prezentowanych w dolnośląskich mediach. Moimi Państwa gośćmi są dzisiaj Marcin Tosz, Super Express, niegdyś dziennikarz Gazety Wrocławskiej, wobec czego zna bardzo dobrze nasze sprawy. I Tomasz Kozłowski, Fakt. Dobry wieczór. W tym tygodniu czytelnicy Gazety Wyborczej wybrali ambasadora Wrocławia. Została nim pisarka Olga Tokarczuk. Na 30 języków przetłumaczono jej książki. Ale o tym nie będziemy dyskutować, bo to już fakt i bezdyskusyjny. Natomiast ciekawe wydarzenia. Wrocław zgłosił swoją kandydaturę do miana Zielonej Stolicy Europy. No właśnie. I teraz co wy na to? Może najpierw zacznę od tego, co na to pan prezydent Bogdan Zdrojewski, który brutalnie mówiąc pomysł obecnego prezydenta Rafała Dudkiewicza wyśmiał. Jeśli mogę, to ja zacytuję, bo był wywiad z Bogdanem Zdrojewskim w Gazecie Wrocławskiej. Patrząc na ostatnie 10 lat, odbieram to w kategorii żartu, dość niestosownego. No właśnie, Wrocław ostatnio słynie bardziej z tego, że o ekologię nie dba niż dba. Co chwilę słyszymy o tym, że miasto wycina kolejne drzewa, bądź też pozwala deweloperom na wycinkę kolejnych setek, tysięcy drzew czy krzewów. Degraduje w ten sposób środowisko, nagle stara się o taki zaszczytny tytuł. No brzmi to troszeczkę groteskowo. Z drugiej jednak strony warto się o to starać, dlatego że paradoksalnie warto się o to starać, ponieważ być może, i mam taką nadzieję, doda to siły i napędu Wrocławiowi, jeżeli chodzi o poprawę warunków ekologicznych w naszym mieście. Hamburg został stolicą Europy parę lat temu, ponieważ zmniejszył w ciągu kilku lat emisję spalin o 15%. Więc nie tylko kwestia zieleni, nie tylko drzew, ale nawet zmniejszenie poziomu hałasu już decyduje. Tylko mówimy o faktach, a na razie jesteśmy na etapie ewentualnych prognoz. Jeśli to ma przynieść korzyści takie, które są tam wpisane w celach uczestnictwa w tym programie, to znaczy, że jakby to daje dobrą pozycję do ubiegania się o fundusze europejskie w jakichś tam inwestycjach lub innych projektach przyszłości, to można jeszcze zrozumieć tą decyzję, ale ja na przykład wolałbym, żeby Wrocław był na przykład stolicą Europy pod względem równych dróg lub dostępności, większej dostępności ludzi do komunikacji. Nie wiem, czy to jest priorytet, tak, żeby Wrocław został stolicą, zieloną stolicą Europy. Mamy teraz Europejską Stolicę Kultury. No, zróbmy coś dla mieszkańców. Nie wiem, czy wymiar Zielonej Stolicy Europy, czy to się przyczyni do poprawy życia. Tak? Daleka droga jest do tego. Nie wiem, czy opłaca się kolejne, bo to 2019. Tak, 2019. Czy opłaca się kolejne 3 lata inwestować w coś, co tak naprawdę nie wiadomo, czy się opłaci, tak? To znaczy w maju ma być rozwiązanie tego konkursu plebiscytu. W czerwcu przyszłego roku. Więc nie wiem, czy to się opłaca, tak? Czy nie lepiej się skupić na jakichś realnych problemach w tym mieście i realnych działaniach niż troszeczkę... To znaczy zanieczyszczenie środowiska, no to jest realny problem, tak, ale to kwestia zdrowia. Nie, no, oczywiście, to słyszymy wszędzie i co rusz są jakieś kolejne działania, tak? To jeśli teraz stajemy się zieloną, mamy się stać zieloną stolicą Europy, to w takim razie ja rozumiem te wszystkie działania odnośnie smogu i tak dalej. Co chwilę jakaś konferencja, prezydent tutaj opowiada, co stworzyli, jakieś kolejne raporty. No a nagle jest już, czyli co rozumiem, że te działania, które już powstały w mieście, już kwalifikują do tego, czy te, które już przeprowadzono, kwalifikują do tego, żeby się ubiegać o Zieloną Stolicę Europy? No wydaje mi się, że nie, że poczekajmy jeszcze parę lat, niech ten smog faktycznie, jeśli to jest problem, jeśli władze miasta uważają go za problem, a uważają, to niech on faktycznie zejdzie do jakichś poziomów takich jeszcze niższych niż obecnie i dopiero wtedy może ubiegajmy się o jakieś takie zaszczytne miana. Jeszcze na pewno warto dodać właśnie wątek komunikacji miejskiej, komunikacji zbiorowej. Zielona Europejska Stolica musi mieć świetną komunikację zbiorową. Wrocław ma, powiedzmy sobie szczerze, bardzo przeciętną komunikację zbiorową. Co więcej, nie słychać o wielkich, nowych, cudownych planach na to, żeby poprawić obecną sytuację. Mówi się co prawda o linii tramwajowej na Jagodno, Nowy Dwór, czy w dalszych latach na Psie Pole.
Natomiast kiedy projektuje się chociażby tak zwany most wschodni, czyli połączenie Alei Armii Krajowej z Biskupinem i Sępolnem, tam z tego projektu wycina się komunikację zbiorową, zostawiając tylko jezdnię dla samochodów. No, w tą stronę idąc nigdy nie postawimy na ekologię, kiedy nie będziemy rozszerzać siatki połączeń tramwajowych. Ograniczeni finansami zapewne. Ja być uważam, może, ale Unia Europejska bardzo dużo pieniędzy daje właśnie na komunikację zbiorową. I powinniśmy z tego korzystać, nie korzystamy tak, jak moglibyśmy. Ubieganie się o taki tytuł, według mnie to jest trochę kreowanie rzeczywistości i jej zaklinania. W obecnej sytuacji oczywiście, tak? Wydaje mi się, że troszeczkę mało konkretów tutaj padło ze strony urzędu. Ja chciałem zrobić materiał w przeddzień właśnie zgłoszenia, czyli, bo w czwartek był deadline, i zwróciłem się z prośbą o wypowiedź, żeby ktoś mi powiedział, tak, składamy, jutro będziemy tym argumentować, czy w taki sposób. I odmówiono mi wypowiedzi, a otrzymałem mailem takie zdanie, które dla mnie jest kuriozalne. O szczegółowej zawartości aplikacji można mówić po jej złożeniu. Gdy tylko zostanie ona złożona, będziemy komentować zawartość. Według moich informacji, pisze pracownica Wydziału Komunikacji, według moich informacji może to nastąpić jutro. Co to znaczy może to nastąpić? Znaczy w przeddzień urząd jeszcze nie wie, czy złoży, czy nie złoży, czy zamierza i jak będzie argumentował, bo dopiero jak złoży aplikację, to będzie wiedział, co złożył. To jest właśnie... Trochę zagranie PR-owe. Być może pod jakieś stowarzyszenia, pod jakieś ruchy w mieście, które walczą o to czyste powietrze i inne rzeczy. Inaczej tego nie potrafię wytłumaczyć. Bo to byłoby na pewno dobre pociągnięcie, tylko właśnie gdyby ono było konkretne. Zrobimy to, zlikwidujemy to, a w tej chwili rzeczywiście jest to trochę pisanie palcem po wodzie. Nie potrafię zrozumieć tajemnicy tych konkretów, dlaczego nie chce się podać, skoro się zgłasza. Być może jest ostatnio bardzo modne we Wrocławiu, bo być może Wrocław wybuduje halę widowiskową, być może będziemy z zieloną stolicą Europy i być może prezydent Rafał Dudkiewicz będzie kandydował na kolejną kadencję, prawda? Jest tych być może bardzo dużo i być może o to właśnie w najbliższych miesiącach chodzi, żeby się zastanawiać. Z tą halą jest to dyskusyjne, czy rzeczywiście przybędzie mu wtedy zwolenników, czy ubędzie, bo jednak mówimy o rozwoju komunikacji, o dziurach, o powstańców śląskich, ale ja chyba od wojny nie była remontowana i wypadałoby, a tymczasem mówimy, właśnie to jest jedna z głównych dróg dojazdowych przecież do centrum, a mówimy o hali widowiskowej. Dobrze, zmieniamy temat. Znani aktorzy odchodzą z Teatru Polskiego. Wiele o tym było ostatnio w gazecie, w piątkowej gazecie wyborczej i wrocławskiej, i ogólnopolskiej. Co wy na to? Spór jest, wiadomo już od dawna, jeszcze za poprzedniego członka zarządu Radosława Mołonia, nie został rozwiązany. Te aktorzy mają to do siebie, tak samo jak pracownicy innych miejsc, innych zakładów pracy, że czasami z firm odchodzą. Odchodzili również za dyrektorowania przez pana posła Nowoczesnej, pana Mieszkowskiego. Wtedy na przykład bardzo znana aktorka Kinga Price odeszła z Teatru Polskiego. Teraz faktycznie mamy miejsce z niewielkim jakby eksodusem wręcz tychże aktorów. Natomiast taka jest, jak rozumiem, kolej rzeczy. No, aktorowi się nie podoba szef, to się zwalnia. Nie robił już z tego wielkiego problemu, no bo po prostu dochodzi do rozłąki osób, które ze sobą nie chcą współpracować. No tak, tylko że czy na tym nie cierpi kultura, czy nie cierpi teatr, bo jednak widownia jest przyzwyczajona do pewnych aktorów, którzy są tutaj tacy emblematyczni, jak tutaj użyła dziennikarka tego słowa, czyli oni właściwie ciągną za sobą ten teatr. Mówi się sztuka przez duże S, tak? O tym teatrze polskim. To znaczy, ja staram się zrozumieć aktorów, że gdzieś oni się czują zagrożeni, że nie będą mieli tej wolności i tak dalej. To są aktorzy, czyli artyści, wiadomo, mają troszeczkę inne spojrzenie na świat, ale no, są takie realia, że jest dyrektor Morawiecki i on się nie zmieni, tak? To trzeba w końcu to zrozumieć, on się nie zmieni. Ci aktorzy... Chyba, że dyrektora zmienią, bo chyba do tego to zmierza. Ale nie ma takiej możliwości, no, żeby aktorzy go zmienili. Czym uzasadniają? Mówią, że... Bo tak, nie ma zapowiedzi nowych premier, jakby dyrektor nie zgłasza, a z kolei aktorzy mówią, że nie otrzymują jakichś ról. To znaczy na pewno, no tak...
obecna sytuacja tak. nie jest dobra dla jakiejś tam kondycji pewnie finansowej, tak? tej jednostki, bo to im dłużej tam jest, trwa taki impas, tym dłużej to nie jest nic dobrego dla tego teatru. Miały być remontowane pewne obiekty teatru i już wiem, że pieniędzy na to nie ma. Nie, to znaczy, tak nie, jak mówił Marcin, jeśli ktoś nie widzi możliwości współpracy z obecnym dyrektorem, to musi, no niestety, powiem to, ale musi sobie poszukać miejsca gdzie indziej, w innym teatrze. Znajdują w Katowicach, w Warszawie, w Krakowie. Ja mówię tak, ja nie mam nic do aktorów, tak, bo nawet się tam kiedyś wybrałem na ten protest, zobaczyć, jak tam była jedna ze sztuk w ramach protestu. Ja jak najbardziej rozumiem ich żal. Ale no taka jest koniunktura, no i niestety, no to trzeba poszukać coś innego. Tak? Wszyscy odchodzą z różnych... To jest niestety każdego zawodu, tak? To jest taka przypadłość. Jak się nie rozumie z szefem, no to muszę odejść. No. Mówicie dość brutalnie, ale tutaj chciałbym troszeczkę poruszyć inne zagadnienie. Teatr jest zadłużony 1,3 miliona złotych. No właśnie. I teraz pytanie właśnie, kto ma finansować. Pamiętam, że wcześniej już były te same problemy. Teraz Urząd Marszałkowski przygląda się temu sporowi, bo mówi, że część już wygenerował pieniędzy na pokrycie tego długu, więc może dojść do rozmów. I tu jest jeszcze jedno pytanie o koszty sztuki. No, które są czasami gigantyczne, chociażby wymienimy tutaj proces Krystiana Lupy, gdzie te sumy pojawiające się w mediach robią naprawdę ogromne wrażenie, bo mówi się o milionie, nawet milionie złotych. Co ciekawe, pan Lupa podobno nie chce teraz już tej sztuki wystawić z uwagi na to, że się zmienił dyrektor, co ja uważam za... Jeżeli oczywiście to prawda, bo przyznam szczerze, że nie wiem, ale jeżeli to prawda, to jest absolutny skandal, że reżyser Lupa wziął, bo podobno wziął zaliczki na produkcję tego spektaklu, po czym stwierdził, że go nie wyprodukuje, bo mu się dyrektor nie podoba. No, to jest oburzające. To są publiczne pieniądze i tak być nie powinno. Tak, ale to też powinniśmy patrzeć przez pryzmat firmy na teatr. No, jak patrzymy na prywatną firmę, jak... Pracownikowi nie podoba się jak szef. Jak gazeta nie zarabia, to pada. No. I właśnie o to chodzi, to jest pytanie o sztukę, o teatr. Wiele filmów nie zostało ukończonych, bo przekroczył budżet po prostu. No, mówi się o Diable Andrzeja Żuławskiego, chociaż tam niby inne jeszcze względy wchodziły w grę, ale oficjalnie właśnie przekroczony budżet spowodował, że film nie został ukończony wtedy, kiedy on był robiony. Dopiero później tam... Tak właściwie już właściwie dokończony, ale tak... No, znaczy, aktorzy się okopali na swoim stanowisku i jakby nie widzą. Według mnie ta ekipa, która została po dyrektorze Mieszkowskim, ona już nie widzi tak żadnej możliwości współpracy z dyrektorem Morawskim. Tak. Tutaj na pewno warto, żeby się wszyscy pogodzili. Nie ma... Dobrze. A jeśli nie, no to jakoś rozstać się w normalnych warunkach i... Więc miejmy nadzieję, bo tak Gazeta Wyborcza próbowała się dowiedzieć, dodzwonić do dyrektora Morawskiego. Twierdzi, że nie odbierał telefonu, a przedstawiciel teatru powiedział, że wszyscy rozstają się za porozumieniem stron, więc a będą występować gościnnie. Być może tak na razie, mówię, Urząd Marszałkowski się przygląda, może być, że dojdzie do jakiegoś okrągłego stołu. Tam nawet się planuje chyba na 23. Już był jeden okrągły stół, nic z niego nie wyszło tak naprawdę. No dobrze, ale teraz już są jakieś pieniądze podobne urząd ma, więc może to... No, zobaczymy, czy wtedy aktorzy zmienią swoje decyzje. 70 żołnierzy obrony terytorialnej złożyło przysięgę we Wrocławiu. I tutaj, co wy na to? Czy taki oddział wojskowy, czy tutaj ma sens? I co sądzicie? Znaczy, powiem tak, jeśli to miałoby działać na zasadzie Gwardii Narodowej, jak w Stanach Zjednoczonych, to jak najbardziej to ma sens. Tylko... że tam akurat na przykład żołnierze Gwardii Narodowej wysyłani są na misję, to jest praktycznie regularne wojsko. Nie zawodowe, ale regularne. W Polsce nazywane jest to, tak? Armią Antoniego Macierewicza. Porabiają się różne... To złośliwcy, tak? Mówią, tak.
Ale przepraszam, ale dodam, tak? Grzegorz Kwaśniak, pełnomocnik MONDO Tworzenia Obrony Terytorialnej, w rozmowie z portalem w polityce.pl, czyli to jest portal prawicowy, powiedział, że jednostki obrony terytorialnej mają przejmować tradycje lokalnych oddziałów żołnierzy wyklętych, czyli będą po lasach się kryć i będą znienacka. Będzie problem z lokalnością żołnierzy wyklętych na Dolnym Śląsku akurat, bo tutaj prawie tych oddziałów w ogóle nie było. Nie, ale to mają być bardziej na wschodzie, czy ty nie tutaj. Na pewno, jeśli te wojska mają faktycznie stanowić jakąś tam pomoc i zaplecze dla regularnej armii w przypadku konfliktu, to tam musi być postawione bardzo duża uwaga do szkolenia. Ale nie raz w miesiącu, czy tam na wakacje raz na dwa tygodnie, to za mało jest. Naprawdę jest to za mało, tak? Właśnie a propos tego chciałbym dodać, jak rozwiązywano, znaczy jak likwidowano pobór wojskowy. Wówczas rozmawiałem z Witoldem Rynkiewiczem, rzecznikiem prasowym Śląskiego Okręgu Wojskowego i powiedział mi, dlaczego rezygnują z poboru. Dlatego, że ci ludzie w ciągu 2 lat nie są w stanie się wyszkolić. W przypadku, gdy wojny nie prowadzi się strzelając piw-paw, tylko to są super nowoczesna broń i super wyszkoleni żołnierze. A w ciągu 2 lat, a teraz zobaczmy, jeśli to jest spotkanie raz, jeden weekend na miesiąc plus 2 tygodnie wakacje, to jest 40 dni, jak wyliczyłem mniej więcej około 40 dni w roku, 3 lata szkolenia, 120 dni, to jak przez 2 lata nie można było wyszkolić, to kogo wyszkolimy w ciągu 120 dni? Ja nie za bardzo rozumiem, szczerze mówiąc, idei w ogóle powstania tej formacji wojskowej. Oczywiście jestem zdania takiego, że trzeba wzmocnić Wojsko Polskie, ale które jest bardzo słabe, natomiast obrona terytorialna, nie wiem, z kim miałaby walczyć i w którym miejscu. O tym się dużo mówi, nie chcę przeciągać. Tutaj pełnomocnik Grzegorz Kwaśniak, pułkownik, powiedział, że pojawiają się także głosy, żeby żołnierze trzymali tę broń w domu. Wiem, że tak w niektórych państwach jest, osobiście jestem tego zwolennikiem, ale wiem, że to wymaga wielkiej rewolucji, nie tylko prawnej, mentalnej. W gazecie wrocławskiej był nawet taki dwugłos, czy zwiększyć dostępność, bo tutaj pewien przedstawiciel, prezes fundacji Colt mówi, że zadając sobie pytanie, po co Polakom broń, można też zadać pytanie, po co wozimy gaśnicę w bagażniku samochodu. Każdy ma prawo się bronić. Jakie to proste. A drugi głos mówi, że nie, bo to właśnie zwiększa niebezpieczeństwo. Co sądzicie? Ja myślę, że tak. Bo o tym się mało mówi. Tak, jak są przepisy, które są obecnie dotyczące posiadania broni i pozwolenia na nią, według mnie są wystarczające. Ja bym ich nie zmieniał. Oczywiście, to są przepisy, które to regulują. Nie tak trudno uzyskać pozwolenie na broń. Mój brat takie pozwolenie bez żadnego problemu uzyskał. Ale kto chce, może sobie to naprawdę wyrobić pozwolenie, później kupić pistolet, rewolwer, trzymać go w domu w sejfie. Nie ma naprawdę większego problemu. Natomiast powszechność, czyli tak jak w Stanach, poproszę hamburgera i 2 M16, czy tak, to absurd. Tak właśnie tutaj Grzegorz Kwaśniak twierdził, że wolny obywatel powinien mieć powszechny dostęp do broni. No, w XIX wieku tak, ale może już w XXI nie za bardzo. Skoro mówimy o XIX wieku, też się tutaj zgadzam, że za dużo jest szaleńców na tym świecie, aby im dawać broń jeszcze do ręki, umożliwiać, nawet jeśli ktoś jest porządny, ale łatwo może paść ofiarą przestępcy. I ta broń zupełnie się dostanie w ręce osób nieodpowiedzialnych. Skoro powiedziałeś o XIX wieku, to tutaj będę miał pewną zagadkę do was, ale też i do państwa. XIX-wieczni badacze militariów wyliczyli, że w prusko-francuskiej bitwie pod Budziszynem Francuzi wystrzelili, 33 miliony nabojów. I teraz, które zabiły, nie powiem ilu żołnierzy, ale zadam takie pytanie. Który strzał był trafny? Czyli znaczy, że żołnierz wroga został ranny lub zabity? Co strzelam oczywiście. Tak, co no właśnie, państwo też strzelają oczywiście. Co 150. Tak. Ja co 50. Co 333, bo na 3 miliony nabojów zabiły lub paniły 9 tysięcy, a pod Lipskiem, to było w roku 1813 i podobnie w roku 1813 pod Lipskiem,
Francuzi zużyli 12 milionów nabojów, zabijając lub raniąc 30 tysięcy osób. Jeden celny strzał był więc na 400 oddanych. No, snajperzy to jednak nie byli, ale też i broń była inna. Z kolei w roku 1866 pruska piechota wystrzeliła 2 miliony nabojów, zabijając lub raniąc 30 tysięcy żołnierzy, czyli celny był 1 na 66 strzałów. Czyli w ciągu 50 lat mniej więcej poprawiło się pięciokrotnie celność. Chcielibyśmy wierzyć, że nasze oddziały obrony terytorialnej nie będą brać przykładu z XIX-wiecznych, tylko będą jednak zdecydowanie lepiej trafiać. I to wszystkie tematy, które przygotowaliśmy na dziś. Moimi Państwa gośćmi, przypomnę, byli Marcin Tosz, Super Express. Tomasz Kozłowski, Fakt. Dziękuję Państwu. Przypomnę, że zapraszam za tydzień o 20:30 w niedzielę, a jutro o 7 rano poranek Echo 24. Dziękuję, dobranoc.